Zapraszam do zakupu coins na supercoinsy.pl. Monety otrzymacie szybko i bezpiecznie, a z okazji Team of the Season do każdego zamówienia na co najmniej 300k dostaniecie w prezencie kartę TOTS. Z kodem rabatowym ADRIAN macie dodatkowe 10% zniżki. Link w opisie, polecam. Dzień dobry, z tej strony Adrian, chłopak z ekranu, którego widzicie po prawej stronie. Pewnego piątkowego wieczoru postanowiłem odpalić pierwszego od dłuższego czasu streama z grania Food Champions. Było fajnie. Do czasu. Zajebiście. Bo rzuciłem padem raz. Ej, no nie, tylko żeby się nie poodbijało, ja pierdzielę. Potem drugi. Trzeci. I jak możecie się domyślić, również czwarty. Przestałem grać. Jednak po streamie coś skłoniło mnie do tego, aby znowu odpalić grę i spróbować swoich sił w lidze weekendowej. Zagrałem kilka spotkań. Wygrałem 4-1, 3-1 i znowu 4-1. I w końcu pojawił się on. Co prawda przeciwnik nie ze zbyt silnym składem, ale jak się później okazało, bardzo trudny do pokonania. Niestety nie zaczęło się najlepiej. Van Dijk fauluje w polu karnym, mamy 11 dla przeciwnika, którą pewnie wykorzystuje Fabinho. Niestety później wyprowadzona jest kolejna akcja przeciwnika. Felipe Anderson podaje do Neresa, ten do Kluiverta, uderzenie i mamy 0-2. To nie był koniec ataków przeciwnika w pierwszej połowie spotkania. Mamy 46 minutę, doliczony czas gry. Świetna akcja, Neres do Kluiverta, ten do Jezusa, uderzenie i niestety mamy 3-0. Jednak na drugą połowę moi zawodnicy wyszli bardzo zmotywowani. Szybkie przejęcie piłki przez Hulita, podaje do Mbappe. Ten oddaje piłkę Aguero. Świetna indywidualna akcja Argentyńczyka. Minął jednego rywala, drugiego. Uderzył i jest piękny gol. Mamy 1-3. Moi zawodnicy postanowili atakować dalej. Kolejna akcja. Krój z Mateusem. Wymiana piłki. Znów Holender przy piłce. Podanie do Aguero. Ten znów do Holendra. Krój uderza i mamy 2-3. Lecimy dalej. Wynik 2-3, a na tablicy widzimy już 72 minutę. Czy jest możliwe zrobić taki comeback? Świetna piłka do Luisa Figo. Ten kiwa się w jedną stronę, kiwa się w drugą. Po raz kolejny robi nawrót do tyłu. Podanie do Ruda Hulita. Ten wchodzi w pole karne, mija jednego rywala, drugiego, trzeciego. Podanie, strzał i mamy 3-3, moi drodzy. I w tym momencie stał się możliwy niesamowity comeback 0-3. Czułem, że byłem w stanie strzelić przeciwnikowi jeszcze jedną bramkę i dopiąłem swego. Ale nie do końca w taki sposób, jak sobie to wyobrażałem. To by było w tym filmie na tyle. Jeżeli chcecie takich różnych odcinków więcej, to dajcie o tym znać w komentarzu i napiszcie, czy wam lub waszym przeciwnikom tego typu wylewy przytrafiają się na co dzień. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału i kliknięciu tego czerwonego przycisku tam na dole wraz z dzwoneczkiem. Sprawdzajcie także inne moje filmy, a tymczasem się już z wami żegnam. Także trzymajcie się, no i na razie. Piona!